Siemanko, takie 55-calowe cudo przyszło. Objawy, proszę bardzo, pół ekranu jest wyświetlane. Za chwilkę wam pokażę, co i jak to ogarnąć. Telewizor umieściłem sobie na stole, pod tą baterią, żeby się obudowa nie porysowała. I zaczynamy temat rozbierać. Telewizorek rozebrany. Oj, nie było łatwo. Tu widzę, że wszystko jest zintegrowane na jednej płycie, czyli zasilacz, procesor, EEPROM i TICON. Tu gdzieś jest TICON, tu będzie zasilacz, tu pewnie proc główny, no i tu dwie taśmy do matrycy. Dobra, to jedziemy dalej z tym tematem. Kolejną czynnością było przewrócenie telewizora na drugą stronę. I teraz będziemy zdejmowali tą rameczkę. No, słuchajcie, ramka zdjęta, matryca jest uwolniona. Teraz bierzemy specjalne przyssawki i we dwóch matrycę podnosimy. Jest to bardzo czynność delikatna. Trzeba tu naprawdę mieć dużo precyzji i ostrożności. No, jak widzicie, matryca już zdjęta z pomocą takich przyssawek. Także wiecie, jak się zdejmuje, to jest taki w cudzysłowie zawał, nie? Bo to jest bardzo precyzyjna i taka pewna robota. Dobra, zdejmujemy polaryzator i tak dalej. Musimy się dobrać tutaj do LEDów. Dobra, słuchajcie, ramka kolejna zdjęta, polaryzator zdjęty. No i mamy naszych winowajców. Tu są te paski. Ten akurat świeci, tamten nie świeci, ale oczywiście wymieniamy obydwa, bo to nie ma co się bawić w jakąś januszarkę. Słuchajcie, tu już zacząłem. Już jeden zdemontowany właśnie. Obowiązkowo trzeba zdemontować ten klej. Tą taśmę dwustronną, termoprzewodzącą. To jest bardzo istotne, żeby to usunąć, żeby transfer ciepła był na tą blachę, bo ta blacha chłodzi te diody. No i tak, demontujemy, czyścimy to bardzo ładnie, tak żeby było praktycznie lusterko. Naklejamy nowe paski i w zasadzie składamy to z powrotem, no nie? No słuchajcie, diody zdemontowane, ale chciałem jeszcze wam pokazać taką jedną rzecz. To jest pasek stary. Widzicie, jakie diody są? Może wam przybliżę? Takie już wypalone trochę. A tutaj jakie piękne? No i po drugiej stronie to samo jest, no nie? No widzicie, one się tutaj gotowały, no nie? No tu są nowe, idealne. Także dobra, bierzemy się za czyszczenie tego kleju tutaj. Jest go tu trochę i jest bardzo ciężki do usunięcia. To zejść potrafi naprawdę bardzo dużo czasu, żeby go usunąć. Jeszcze sobie go otuścimy. Słuchajcie, oczyszczone. Praktycznie do gołego aluminium. Jeszcze chemicznie to potraktowałem, żeby to było dosłownie jak lusterko. Nowe paski przyklejone, jak widać. No i jest ok, także... Myślę, że powinno być w porządku. Sprawdzony został jeszcze testerem. Stare również sprawdziłem testerem. Jaki wniosek? Wniosek taki, że jeden pasek w ogóle nie świeci, zresztą jak widzieliście. Bierzemy się za składanie tego. Jest tego trochę. Tu jeszcze były takie o. Cyk, cyk. Dobra, lecimy dalej, nie? No słuchajcie, we dwóch to naprawdę bardzo sprawnie idzie. Matryca, widzicie, już siedzi. Tylko kropy są po tych przyssawkach. Teraz ramka wierzchnia. Połączenie wszystkiego. No i testy. Także u was widzimy się za kilka sekund, może kilkanaście, a u mnie nie wiem, za pół godziny, coś takiego. No słuchajcie, no to pora na jakieś podsumowanie tego tematu. Widać obraz poprawny. W każdym celu jest ok. Co do czasu spędzonego, no troszkę zeszło. Tutaj akurat był fart, bo nie musiałem wymieniać polaryzatora. Miałem przypadek, gdzie połowa ekranu, tak jak tutaj, też nie świeciła. Tutaj świeciła, tak jak w tym przypadku. I słuchajcie, dosłownie tutaj po całości, na dole ekranu, polaryzator był wypalony od diod, były takie czarne te wypalone. Ten akurat model telewizora był w miarę wdzięczny w wymianie podświetlenia, bo tego podważyć pyk pyk, no i w miarę jakoś to poszło. Jeżeli będziecie chcieli jakiś film z takiej po prostu długiej naprawy, jak ja to robię krok po kroku, a nie tylko urywkami, tak jak teraz, to dajcie mi znać w komentarzach, w wiadomościach, no po prostu dajcie mi znać w jakikolwiek sposób, jak tam wam wygodnie jest, no nie? Jeżeli jakieś tam błędy popełniłem, no to sorry, no. Jestem tylko człowiekiem, każdy człowiek się myli, no nie? No ale efekt jest moim zdaniem zadowalający.
Myślę, że nie ma na co narzekać. Trzymajcie się. Pozdrawiam.